Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku po długiej dość przerwie w PokéWars. Jak widzieliście, bądź nie widzieliście, w soboty był live od samego rozpoczęcia eventu wyścigu na szczyt. W sumie trochę się zmieniło, ponieważ od ostatniego spotkania, jak ja patrzyłem, to wbiłem dosyć dużo poziomów, też dużo rzeczy się zmieniło, chociaż nie jakoś dużo, bo jakoś też dużo nie grałem, ponieważ głównie zajmowałem się Pokémon, a mniej samym faktem już Pokéwarsów, tylko wchodziłem tak codziennie tylko po to, żeby zdobyć tam ołka i bilet codzienny, ale tam zaraz przybliżę, o co chodzi tam bliżej, bo chcę klikać, a jednocześnie przekazać wam treść, którą chcę wam powiedzieć, a na początku po prostu sam początek. W sobotę był live. I tak, miałem tam prawie 206 poziom. Miałem 46 milionów jenów i 1375 ołków. W skończonym evencie miałem 63 miliony i ta wartość zmniejszyła się tylko o 13 ołków, kiedy przez 3 godziny cały czas klikaliśmy. I teraz tak, wybrałem trasę normalną. I teraz tak, 5 za 1, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty. Z 12 jest 5 ołków, więc to jest może nie jakoś dużo, ale trochę nadrabia, więc nie jestem też tak stratny. Ale dzisiaj, jak zacząłem grać, no to 110 plus jeszcze wbięcie 2 poziomy, 2 szczeniny wbite, a wczoraj kupiłem ulepszenia do Charmeleona i w tym momencie mój Charmeleon wróć. Charizard. To już jest Charizard. No, mało nie kosztuje. Niewątpliwie jeszcze go będę wbijał na wyższy poziom. W sumie pieniędzy. No ale dobra. Wszystko fajnie. Jak widzieliście zresztą przed chwilą. Jeszcze jajko dzisiaj zdobyłem, tak? Brakuje mi trzech zadań. Trzech zadań. No to ile to jest? Chwila, moment. Jest jeden tylko problem. Zatrzymałem się teraz na zadaniu, który jest etap trzeci, zadanie drugie. Czyli znaleźć kamień gromu, bądź polować w ostatniej lokacji 5000 razy. Ja już jestem w połowie. I dalej nie znalazłem tego kamienia gromu. No niestety, no będę dalej szukał w tej lokalizacji. Ale nie będę was tym zanudzał, bo to jest, nie ma sensu, więc tak jakby utnę wam to i jeśli mi się uda teraz to przejść dalej, to wam to pokażę. A tak to poza tym, no tutaj muszę tylko te dwa zadania zrobić. No i ten walka z czempionem i wszystkie zadania zrobione. Nie wiem, czy z pobocznych, chyba nie. Znaczy, oczywiście chorągiewka zdobyta już ponad kilka razy więcej, więc to jest naprawdę fajne osiągnięcie. Pewnie jakbym każdą starał się łapać, każdego Pokemona, który ma chorągiewkę, starał się łapać, byłbym pewnie 500, ale jestem zadowolony z takiego obrotu, bo punkty eventowe takie na czysto, a chorągiewka też jest mniej więcej ta sama, więc i tak pewnie będę jeszcze wbijał. To w ogóle 4 razy już zrobione, kurde, ale nie mam szans z gościem, który ma 21 tysięcy punktów w 3 dni. Co jest? Co jest z wami, ludzie, nie tak? Topka ma po 10 tysięcy, 11 nawet. Zagadki. Jakby ktoś chciał, to sobie teraz może zobaczyć. Ostatnią ukrytą zagadką jest ewolucja aulańskiego Gravelera w Geo, znaczy w Golema, przepraszam. No. Aha, fajnie, że dopiero teraz to widzę.
Pozdro z podłogi. Niewątpliwie na koniec eventu będę rozmieniał wszystkie punkty na klucze do skrzynek i również nagrał sobie odcinek. Niewątpliwie chcę też otworzyć 10 skrzynek, ponieważ mam PH, więc chętnie sobie kupię. Tu w sumie nie ma nic takiego dla mnie ciekawego, ponieważ warsztat mam już na 100%. Znaczy, no, ta skrzynia księżycowa się nie da. Nie da się jej zdobyć, w sensie nie ma, nigdzie jej nie można kupić. Więc no. Cóż mogę rzec? Teraz muszę tylko wyklikać odpowiednią ilość ołków, żeby albo zdobyć ten kamień gromu, bądź tą lokalizację do końca przerobić. No bo jednak trochę mi się nie chce klikać. No czy już jestem 2,5, więc nie wiem, 2 godziny mi zajęło to klikanie, bo to jest chyba tam 130 oków z tego, co liczyłem tak sobie. Nie jakoś. No ale to i tak jest dużo, jakby nie patrzeć. W ogóle zaraz zdobędę kolejny poziom dzisiaj. Kolejne shiny w sumie zaraz mi. Znaczy, shiny mi dzisiaj wpadły, więc też spoko. Oczywiście standardowo przegrałem, bo jak już inaczej. A, fajnie, to nie pomogę w tym. Stoć walki drużynową też mi się nie chce. Wygraję walki, no to w tym już bardziej. Zdobycie dowolnego, no to też spoko. Tylko, no, w tych dwóch pierwszych nie pomogę. W ogóle, jakby ktoś chciał i nie wiem, nie ma stowarzyszenia albo coś, zapraszam, fajne stow, polecam. Ale chyba nie ma miejsca, no. Jak coś, to piszcie. Tu. No, to. W ogóle plasuję się nawet w takim spoko miejscu, bo tu mi dwa poziomy brakuje. Znaczy dwa poziomy różnicy. Ale tak spoko. Arena. W sumie zrobiłem turniej, więc. Bo jestem nadzorcą areny, więc mogę. I robię. Znaczy w sumie takie jest moje zadanie. Dobra, nie wiem, czy chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, powiedziałem. Nie wiem, czy chcecie powrotu serii z Pokéwarsów. Znaczy, niewątpliwie na podczas tego eventu będę nagrywał. Nie wiem, czy streamy będą. Niewątpliwie był ten jeden, który był. Na którym było. Okej, okay, fajnie. Kolejny shiny do kolekcji. Jest to mój, nie wiem, trzeci dzisiaj. Nie wiem. Szkoda, jakby tak mi leciały te. Tak, to jest dzisiaj mój trzeci. Jakby tak mi leciały kamienie gromu jak shiny, to. O, nie ta. Nie ta zakładka. Ja chcę. Tu. Dziękuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, siedem. No, jest już ich trochę. Nie wiem, co w sumie z nimi zrobię. Jaki jest w sumie najdroższy z nich wszystkich? Wszystkie są na niskich poziomach, więc raczej żaden nie osiągnie takiego większego poziomu. Znaczy, więcej pieniędzy. Chyba nie, ten shiny Ubat jest najdroższy. Ta. Dobra, cóż mogę rzec, ja was nie zanudzam teraz klikaniem, bo to nie ma sensu. Jak uda mi się coś znaleźć ciekawego, albo znajdę od dziwo kamień gromu, to może. No, a jak nie, no to trudno. Dam sobie tak mniej więcej do 300 oków dobiję, czyli te 10 oków sobie zejdę. Jak się nie pojawi, no to trudno, tak jakby. Wait, ja sobie to wezmę. Bo mówię, tylko mi brakuje tego jednego zadania i potem tylko muszę wygrać z czempionem. Więc no nie wiem, czy dam radę, czy nie. Ale mam nadzieję, że tak. Więc trzymajcie kciuki. O, przy okazji poziom dostałem. Coś ciekawego dostałem. Absolutnie nic ciekawego nie dostałem. Niestety. No dobra. Także
Złapie się? Złapało się. No i fajno. No to ja zaczynam klikać i się widzimy. Zobaczymy, jaki w sumie będę miał bilans pieniędzy na koncie. W tym momencie 41 milionów. Zobaczymy, ile jak skończę. I tak sobie klikam, moi patrzę. O, taki fajny Shiny Hunter, to chociaż wam pokażę, że kolejny Shiny. No. A, i też wziąłem sobie te wyższe poziomy Pokemonów. Stwierdziłem, że nie chcę mi się bawić na tych niższych, bo za to jest mało pieniędzy. To sobie wziąłem takie już większe. Sprzedałem nawet nieco rezerwę Pokemonów. I dostałem dwa razy więcej niż normalnie bym dostał za całą rezerwę takich niższych leveli. Proszę bardzo, 70, praktycznie wszystkie. Proszę bardzo. Ile zarobię? Milion. Ładnie. No to już prawie 3 miliony dostałem. A poza tym turniej. Flying. Dobra. Ja się cieszę. Fajnie. Dlaczego się cieszę? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo Mining Charizarden jest już typu latającego, więc mogę go wyrzucić sobie do turnieju. W ogóle jestem pierwszą osobą, która się zapisała, wow. A tak poza tym, znaczy i tak go jeszcze będę musiał, znaczy go wywalę jeszcze z tego turnieju i go wrzucę jeszcze raz. Ale no, jak na razie nic ciekawego. No i zajmę od tego Shiny Cast Forma, więc wszystkiego to się nie łapię, bo już przeklikałem takie dwa łokie tak po prostu tutaj. Minerały mocy, właśnie to co chciałem również powiedzieć. Próbę tu ładnie robię, bo wcześniej tu miałem na początku całego eventu, miałem 6 tylko minerałów mocy. Szukałem w to się chyba nazywa tunel. 4000, no dobra, 3600 i tylko 6 minerałów mocy. Tylko, a tutaj, pyk, na tych dwóch lokalizacjach najwięcej zdobyłem. Pewnie tutaj bym miał jeszcze więcej, ale no, tu muszę polować niestety. Znaczy nie wiem, czy tutaj też jest ten kamień gromu. Już podobno tutaj jest dużo. No, 104 Pokemony, tu jeszcze jakieś ataki, TM to easy, oddaj twardego. Rock Pokemony, czy ja mam jakieś shiny Rock Pokemony? Tak, żeby nie musieć kupować. Mam Shiny Onixa i chyba nic poza tym nie mam. Nic kamiennego. Elektryczny, wodny, trawiasty, wodny, trujący. Właśnie, to jest. Nie. To też nie. No nie. Będę musiał jakiegoś kupić Shiny, no ale no to nie jest żaden problem. Dobra. Także ja lecę dalej klikać. Życzę powodzenia. Niestety, nie znalazłem, nie udało mi się. Nawet przeklikałem trochę więcej. Szczerze, nic tu mnie nie interesuje. No dobra, dwa shiny, juhu. Minerały mocy, spoko jeszcze. Mój bilans 3051. Brakuje mi 2000. Nie wiem, znaczy tak abstrahując jeszcze do klikania, znalazłem 3 jajka regionalne na jednym ołku. Tam gdzie był ten Shiny Hunter, to jeszcze potem były 3 regionalne, znaczy no tak, regionalne Pokemony, ale stwierdziłem, że nie będę pokazywał, bo to nie ma sensu. I teraz tak, to jest w ogóle nieodkryty, więc to jest w ogóle. To są jakieś baby Pokemony. Ja na przykład mam dostęp do Pichu, bo mam. Bo kupiłem sobie praktycznie za bezcen Shiny Raichu. Nawet nie wiem, ile tam dałem. Dosłownie gra. No i tam może tam nie wiem, 500 PH. A mogę. Nie, to. Mam jakieś aktywne w ogóle? Chwila, wait. Wymiana. Ej, dobra.
Dobra, i teraz tak. Rajczu, 40. Można? Można. Licytacje. No, licytacji nie są, ale fajne ceny, fajne, fajne. Może sprzedam, jeśli się skuszę. Będzie jakaś fajna oferta. Dobra. Tyle chyba w moim temacie. Też, no jak widzicie, nie, po prostu już przeklikałem tak, tak po prostu przeklikiwałem tak na jakkolwiek już przeklikiwałem. Pewnie miałbym teraz, nie wiem, z 50 milionów, jakbym po to wszystko łapał, ale ponieważ nie chciało mi się, stwierdziłem, że to nie ma sensu. Nawet nic nie dostałem ciekawego, więc nie będę płakał. Zresztą mam teraz tyle tego, że mogę bawić się. Ale co jeszcze chciałbym powiedzieć na sam koniec tego odcinka? Niewątpliwie ja już do Pokemine nie wrócę, bo już mi się ta gra znudziła po prostu. Więc raczej już nie będzie z tego odcinków. Możliwe, że po prostu rozdam wam, osobom, które grają jeszcze powiedzmy w Pokemine, przedmioty typu po prostu różne przedmioty. Cukierki, Pokemony, wyspę może też oddam, to, ale to nie wiem. I pytanie, czy chcecie powrotu Pokeworsów, tak? No bo to jest jednak zależne jest od was i od waszego odzewu. Myślałem na przykład nad tym, żeby nagrać zwykłego Minecrafta 1.14.4. Możecie napisać o tym, co sądzicie. Ewentualnie mam jeszcze inną gierkę na oku, w którą obecnie gram, w którą grałem i grać teraz zamierzam, więc jeśli będziecie też chcieli zobaczyć mnie grający w Left 4 Dead, jeśli ktoś wie, o jaką grę chodzi, to spoko, jak nie, to możesz sobie na YouTubie włączyć. Nie ma. Znaczy, teraz już nie ma żadnych osób, które nagrywają to po polsku, bo jest tam zagraniczny YouTube odnośnie właśnie tego, więc to już pytanie tylko do was, czy chcecie powrotu Pokeworsów, czy jakieś inne serie, czy wy macie jakieś propozycje. Macie komentarze, wiecie co robić. Ja wam zostawiam wolną rękę, więc piszcie, ja zobaczę, co da się zrobić, więc w tym momencie z wami się żegnam. I do usłyszenia. Cześć.